Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj mamy w końcu jakieś nowe SBC po weekendzie, bo naprawdę od 3-4 dni nie było zbytnio co robić w grze, jak sami zresztą pewnie wchodziliście do gry i widzieliście co jej robi, a właściwie co nie robi, bo nie było zupełnie nic. Wczoraj dostaliśmy wzmocnienie UCL i z tego naprawdę nie chciałem robić odcinka, bo naprawdę są to SBC, których tak naprawdę nikt nie chce. I szczerze mówiąc, naprawdę nie rozumiem z jakiego powodu je dali. Niby mają być to footies, najlepsze SBC z całego roku, a to naprawdę nie jest najlepsze SBC z całego roku. Mamy Robena, który również wczoraj został opublikowany. Jest tańszy kosz oczywiście jak każdego SBC, które są powtórzone, ale mimo to i tak uważam, że jest troszeczkę za wysoki. Powinien być to dużo niższy kosz. W tamtym roku było to dużo, dużo niższa różnica kosztu, jak drugi raz na footies właśnie publikowali takie karty, a teraz wciąż naprawdę są bardzo drogie, jest chyba 500 tysięcy trzeba zapłacić za kartę Robena, czy 400 jakoś tak, to jest naprawdę uważam za dużo jak na ten moment FIFA. Dzisiaj dostaliśmy Bale'a, mamy 3 składy o cenie 85, może nie jest najgorzej, ale i tak uważam, że powinno być trochę taniej, ale dostaliśmy jedno fajne SBC, bardzo fajne SBC, wspominkowe UCL i tutaj są 4 zadania, piłkarskie popisy i zaczniemy sobie od tego, albo nie, wiecie co, nie tak, zgłosimy sobie ten zespół i otworzymy sobie właśnie, mam 4 czy 5 paczek przygotowanych z zawodnikami Champions League, bo są potrzebni właśnie do zrobienia tych trzech kolejnych SBC, a tych zawodników miałem chyba, nie wiem, z 10-11, ale są oni niestety, nie są karty rzadkie, więc nie mogę zrobić tego SBC, więc muszę otworzyć paczki. Więc dobra, lecimy po kolei, jak coś w tych paczkach będzie, to wam to oczywiście pokażę. I dobra, niestety w tych 4 paczkach najwyżej ocenioną kartą był Face'a 83, więc wam tego oczywiście nawet nie pokazywałem. W ostatniej paczce to jest chyba wymienna paczka z tego SBC. Oczywiście ekrany są w każdej paczce, chyba są ekrany. Francja, lewy obrońca i będzie to Mendy, także bardzo dobry traf. Tak jest, są to paczki wymienne i Mendy chodzi za jakieś 20 tysięcy, więc na pewno na tym SBC już dużo zarobimy. Ok, teraz możemy sobie zrobić SBC gwiazdy za liśnią, bo tutaj też mam już gotowy zespół. Jak ktoś chce sobie zrobić tak samo jak ja, to wam to pokazywałem przed chwilą. A jeżeli nie, to oczywiście link w komentarzu jak zawsze do najtańszej opcji zrobienia tego SBC. Paczki oczywiście wszystkie sobie otworzymy na koniec, a teraz muszę tutaj zawodnika jakiegoś właśnie z Champions League dodać. Dobra, tutaj ten zespół wam mogę pokazać, tylko zamiast napastnika z Brazylii użyjecie sobie jakiegoś napastnika z ligi tureckiej i będziecie mieli na pewno zgranie. Tutaj też kolejna, druga paczka za 45 tysięcy, naprawdę takie SBC uwielbiam. I dobra, ostatni zespół, narodzą się mistrzowie, tu jest paczka za 35 tysięcy i na zakończenie, nie mam pojęcia co jest, nie zwróćcie nawet uwagi co jest na zakończenie. Paczka rzadkie piłkarzy Elektrum, czyli paczka za 30 tysięcy. Naprawdę uważam, że to SBC jest genialne. Tu mamy kolejną kartę do wymiany fut w SBC, to przypominam, jak ktoś jeszcze zbiera karty do wymiany fut, to warto na pewno zrobić. I dobra, słuchajcie, jak w tych paczkach nie trafimy jakiegoś fajnego okautu, to zrobimy jeszcze SBC o jakąś kartę specjalną właśnie z europejskich pucharów, które są dostępne właśnie, to SBC o kartę z europejskich pucharów, te Man of the Match i tak dalej, wszystkie karty w pierwszej paczce, nie ma nawet ekranów. Dobra, teraz druga paczka za 45 tysięcy, w której niestety znowu nie ma walkoutu, ale mamy pierwszą kartę specjalną, Man of the Match z Francji, bramkarz, no nieważne kto to będzie, i tak SBC się na pewno zwróciło, bo już za te dwie karty, za tą kartę Mendiego i za tą kartę już się na pewno SBC zwróciło. I dobra, teraz paczka rzadki piłkarz Elektrum, jeżeli w tej paczce nie będzie walkoutu, to zrobimy sobie jeszcze jedno, tak jest, zrobimy sobie SBC o kartę specjalną z europejskich pucharów. I dobra, tutaj mamy już drugie SBC, tutaj zgłaszam sobie te karty, mam naprawdę niewymienne, nie obchodzi mnie co tam było tak naprawdę, bo nie gram ani jedną z tych kart, więc to jest nieważne. I rozbudowa UCL Premium i do tego jeszcze dwie paczki z dwoma rzadkimi zawodnikami. Jeżeli w tych dwóch paczkach coś będzie, to wam to pokażę, jeżeli nie, to widzimy się przy paczce z gwarantowaną kartą za europejskie puchary. I niestety w tych dwóch paczkach nie było oczywiście nic tak, jak się to spodziewałem, więc jak możecie zostawcie lajka, jak nie subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie. Otwieramy paczkę z gwarantowaną kartą specjalną z europejskich pucharów. W końcu dzisiaj mamy walkout pierwszy. Zobaczymy co to będzie. Jest to chyba Man of the Match za Ligę Mistrzów i będzie to Marenga. Chyba 90 overalla albo 89? 86, czyli chyba jego gorsza karta. Tak mi się wydaje, że miał chyba jakieś jeszcze lepsze karty, także nie najlepszy traf. Piszcie, jeżeli robiliście to SBC, co trafiliście.
I też oczywiście, czy coś trafiliście za to SBC w wspominkowe UCL. Szczególnie, że w paczkach jest naprawdę mnóstwo specjalnych kart. Także to było tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie!